SHC to jest pierwsze streetwearowe tak duże wydarzenie w Polsce, nie licząc Mustaszy i innych yard sale'i. Na pewno się rozwinęliśmy, jeśli chodzi w ogóle o organizację, o sprawy takie dopinania. Tutaj udało nam się zrobić więcej rzeczy, mamy więcej elementów, udało się dodać część pokazową taneczną, dopracować i skupić się na promocji trójmiejskich szkół tańca. To, co dodaliśmy jeszcze, to jest tatuaż i stoiska wyglądają inaczej. Teraz jakby uderzyliśmy bardziej w lifestyle. Mamy stoiska, jak na przykład obok Urban Flavors, z fajnymi samochodami, koszykówka, barbershop, różnego rodzaju takie rzeczy, które są częścią naszego życia, życia tego wokół streetwearu. Największy plus tego wszystkiego to jest tak, że ludzie mogli się tutaj spotkać, ludzie, którzy reprezentują z jednej strony różne środowiska, z drugiej strony to tak naprawdę cały czas są młodzi ludzie. Jedni z nas tak naprawdę mogą słuchać rapu i jeździć na deskorolce. Z tej strony jest to ciekawe połączenie, gdzie młody człowiek może znaleźć dla siebie, jakbym powiedział, że dużo, to by było za mało. Ogrom rzeczy i ogrom jakby możliwości zajęcia swojego wolnego czasu w ten weekend. Każda kolejna edycja będzie czymś na wyższym levelu. Pojawi się mnóstwo różnego rodzaju, można powiedzieć, atrakcji, ale rzeczy związane z naszą kulturą, mnóstwo różnych innych kategorii. Możliwe, że pokaże się ze własnym projektem artystyczno-streetwearowym, jakim jest mój własny brand odzieżowy. Miasto zawsze było silne i teraz pokazuje, że jest silne. Włączenie trzech imprez według mnie się udało. Tancerze cały czas tańczą, nie tylko wtedy, kiedy mają wejścia jakieś tam showcase'owe i tak dalej, tylko po prostu cały czas się dobrze bawią. Ludzie na stoiskach też, fajna energia. Mam nadzieję, że impreza będzie się rozwijać. Lewa strona, hałas! Lewa strona, hałas! To zróbcie pierdolony hałas! Właśnie tak! Ręce w górę, ręce w górę, ręce w górę, wszyscy ręce w górę, ręce w górę, ręce w górę! Na robocie nie pękamy, to jasne, gramy raz na poli, ale nie za fraje. Ogarniamy swoje na dobrych podkładach, ty nie chodź nam drogę, jeśli masz taki zamiar. Nie ma nam tak! Jesteście z nami dzisiaj? Moje 180 niosą moje imię na powierzchni. Doceniam swoją drogę, postawię na niej podeszwy. Niebezpieczny, bracie pierdą kompleksy. Moje słowa są ponad tym, co wierzysz, nie ponieśli. O nie polepszy niż wokal bez kompleksji. Nie czuję strachu, wolę po tych blokach bez protekcji. Wypatrzymy w moich kontach bez objęci. Czego mam się bać? Co? Czego mam się bać? Czego mam się bać? Co? Czego mam się bać? Tylko że droga do perfekcji bywa długa i czeka nas pewnie nie jeden błąd. Czego mam się bać? Tego, że wszystko co siejemy rośnie w oczach, a każdy w nagrodę to zbierze plon. Czego mam się bać? Tylko że znowu spakujemy walizki, scena i hotel będą jak drugi dom. Czego mam się bać? Tylko że nie każdy pokocha tę wersję, bo takiej płyty żaden nie rzuci w kąt.